Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Marią Deką. Część pierwsza. Skąd pomysł, by studiować archeologię? No więc ten pomysł się zrodził w szkole, już w ostatnich klasach. Mianowicie zawsze lubiłam historię. No i początkowo myślałam właśnie, że może pójść na studia na historię, ale z drugiej strony wydawała mi się historia no, taką nauką bardzo martwą, a archeologia jest to większy kontakt z ludźmi, którzy dawniej żyli, bo poprzez wyroby, które wyrabiali, których dotykali, których używali, no właśnie większy jest ten kontakt. Poza tym też bardzo nas na szkole lubiłam fizykę, matematykę, więc wydawało mi się, że właśnie w archeologię można badać, można tutaj prowadzić badania interdyscyplinarne, jakkolwiek wtedy jeszcze w tamtych czasach były one bardzo słabo zaawansowane. Także te dwa powody spowodowały, że właśnie jednak zdecydowałam się pójść na archeologię. Z tym, że wtedy, w tym czasie, nie było archeologii jako oddzielnego studium, tylko była to historia kultury materialnej. Przez pierwsze dwa lata żeśmy mieli wykłady z etnografii, archeologii, archeologii polskiej i archeologii tak zwanej klasycznej, czyli śródziemnomorskiej. A dopiero po dwóch latach nastąpił podział, specjalizacja. I wybrałam archeologię wczesnego średniowiecza. Może też dzięki temu, że wtedy już właśnie w tych ostatnich latach studiów profesor Henzel miał wykłady, które były znakomite, no, świetnie skonstruowane, bardzo ciekawe, więc może właśnie to się przyczyniło, że wybrałam archeologię wczesnego średniowiecza. Także no, to właśnie te były początki. Jak do wyboru archeologii odnieśli się znajomi i rodzina? No więc jeśli chodzi o liceum, no to właściwie były tak najróżniejsze zainteresowania wśród koleżanek, że tutaj specjalnego zdziwienia nie było. Natomiast rzeczywiście moi rodzice no bardzo nie chcieli, żebym poszła na archeologię, ale to z zupełnie takiego prozaicznego powodu. Mianowicie no było to pokolenie, które przeżyło wojnę, okupację. Moi rodzice byli lekarzami, tata był chirurgiem urazowym, mama pediatrą. I mama jeszcze pochodziła z Kresów, więc przeszła jako dziecko rewolucję, te wędrówki do Polski i tak dalej. No i uważała, no potem właśnie powstanie, mój ojciec brał udział w powstaniu, więc uważała mama, że lekarz zawsze jest potrzebny. Natomiast archeolog w czasie jakichś właśnie zaburzeń, no już nie mówiąc o wojnach, no po prostu no będzie niepotrzebny właśnie. I to był główny powód. No drugi to może zdrowotne, bo ja tam w dzieciństwie przeszłam ciężką chorobę, więc właśnie też jakoś rodzice się obawiali. No ale jednak właśnie ta archeologia, jak się przygotowywałam do egzaminów wstępnych, jednak coraz bardziej mnie pociągała i właśnie jakoś rodzina się pogodziła z tym. No ja jestem bardzo zadowolona. No właśnie mama chciała, żebym poszła na medycynę, ale medycyna mnie przeraża, a w ogóle jej nie wyobrażałam sobie, żebym mogła właśnie skończyć studia medyczne. Także jestem do tej pory bardzo zadowolona, że wybrałam ten kierunek. Jak wyglądał Pani egzamin na studia?
No więc były egzamin, był ustny, był egzamin pisemny. Pisemny był z historii, generalnie był jakiś temat właśnie dotyczący historii. Natomiast ustny, to pamiętam, że mnie pytał profesor Geisztor, to rzeczywiście i o tematy historyczne, i archeologiczne, i geograficzne, i to dotyczące jakiejś tam Azji dalekiej, także to był rzeczywiście trudny egzamin. No, ale jakoś przeszło dobrze, także się dostałam na te studia. Studia archeologiczne. No więc rzeczywiście to nie był dobry okres, ponieważ były to czasy, kiedy na studiach większość przedmiotów to były przedmioty typu historia ruchu robotniczego, historia WKPB, potem ekonomia polityczna. I no, trudno mi w tej chwili wyważać, czy to było po połowie aż właśnie archeologii, a po połowie tamtych kierunków. Także no, to była zasadnicza różnica między obecnymi czasami a tamtymi. Natomiast jeśli chodzi o archeologię, no to byli bardzo dobrzy wykładowcy, profesor Antoniewicz, jeśli chodzi o te wcześniejsze epoki, pani profesor Bernard, pani profesor Sadurska, jeśli chodzi o archeologię nadśródziemnomorską, no potem, jak już mówiłam, profesor Henzel, jeśli chodzi o archeologię wczesnego średniowiecza. Także no trochę żeśmy mieli ćwiczeń, no poza tym były te obozy szkoleniowe, obowiązkowe. To znaczy pierwszy obóz zaraz po pierwszym roku w Biskupinie, to zresztą wszyscy pana rozmówcy o tym pewno mówią. Więc rzeczywiście to była bardzo dobra szkoła. Od razu ja byłam w grupie profesora Szafrańskiego, który znakomicie prowadził te zajęcia, więc i sposób kopania, dokumentacji, pisania dzienników. Także no, to był miesiąc chyba. W każdym razie to poza tym były tam pokazy organizowane, na przykład wyrobów metalowych z brązu, wytop brązu, ceramika, sposób tak. Także były właśnie jakoś tak wszechstronna była obraz właśnie tego, czym się później zawodowo już żeśmy zajmowali. No i poza tym po każdym roku były obowiązkowe praktyki. No nie wiem właśnie, jak to jest teraz. Także w następnym roku byłam w Opolu. Tam profesor Hołubowicz wtedy prowadził te wykopaliska. Potem przez 4 lata, to już po skończeniu studiów, na Wawelu, gdzie były wykopy, no, bardzo duże i głębokie, i to był ten obszar taki, gdzie były znaleziska z późnego średniowiecza. I tam też się bardzo dużo nauczyłam. Kierownikiem był ówczesny doktor, teraz profesor Żaki, a bezpośrednio podlegałam, była pani profesor Col Adamikowa, wtedy magister jeszcze, która studiowała w Poznaniu, no i właśnie wprowadziła taką szkołę tutaj, jeśli chodzi o właśnie poznańską. Bardzo dokładna dokumentacja, opisy, rysunki, sposób opisu tych planów. Także rzeczywiście to była dla mnie bardzo, bardzo dobra szkoła. No jak mówię, już byłam właśnie tam 4 lata. No i jeszcze po skończeniu studiów. Po skończeniu studiów z kolei, no właśnie było też trudno o pracę, tak jak teraz. Także 2 lata nie miałam stałego zajęcia, no właśnie tak jakoś myślałam, że jeżeli dobrze skończę studia i rzeczywiście na piątkach i czwórkach, to praca się znajdzie, a okazało się, że były trudności. No ale w tak zwanym międzyczasie, jak byłam właśnie w Krakowie, kiedyś tam zwiedzałam Muzeum Czapskich i był tam eksponowany skarb ozdób srebrnych z Sejkowic.
Jakoś bardzo mnie to zainteresowało i pan kustosz, doktor Kazimierz Łuczkowski, spytał, czy ja bym nie chciała opracować ten skarb. No to znowu właśnie pojawiło się wielkie wyzwanie, bo to byłaby pierwsza moja jakaś taka praca poważniejsza. Doprosiłam koleżankę. I rzeczywiście te 2 lata, które właśnie nie miałam pracy poza wykopaliskami, na których jeździłam, no to mogłam poświęcić na pracę nad tym skarbem. No były to bardzo ciekawe ozdoby srebrne z X przełomu XI wieku. No i ta publikacja wyszła w 1961 roku. I też byłam w 59 roku na wykopaliskach u profesora Szafrańskiego w Płocku. I to profesor Szafrański mnie zawiadomił, że jest możliwość, że jest nabór na tak zwaną aspiranturę w Warszawie. To były takie ówczesne studia doktoranckie. I właśnie polecił mnie profesorowi Henzlowi. Także przyjechałam, zdałam egzamin, dostałam się na te studia doktoranckie. Dostałam od profesora bardzo trudny temat, bo kontakty handlowe Polski z innymi obszarami we wczesnym średniowieczu, to znaczy od X do końca XII wieku, czyli właściwie temat obejmował wszystkie kategorie, nie tylko zabytków, wyrobów, ale i surowców. I również kraje nie były określone, tylko z innymi obszarami. No więc i Daleki Wschód, i Bliski Wschód. I także rzeczywiście ten temat był bardzo, bardzo trudny. I no, te 4 lata rzeczywiście poświęciłam tylko temu. No ale w terminie obroniłam pracę i po obronie, właśnie już nawet wcześniej, przed obroną, dostałam etat w instytucie. I w czasie tego doktoratu z kolei profesor Gardawski się do mnie zwrócił, żebym brała udział w wykopaliskach w Chodliku i tam właśnie też 4 lata, potem już końcowe, tą drugą połowę, to znaczy 2 lata, zastępowałam go w terenie. Też była to trudna praca, ponieważ profesor chciał, żeby ten Chodlik stał się no, takim obozem szkoleniowym dla studentów i w związku z tym zapraszał studentów z całej Polski, więc poza normalną pracą terenową szkoliłam studentów. I to przyjeżdżali studenci no, w różnym stopniu zaawansowania, jeśli chodzi o ich zawód, bo zarówno po pierwszym roku, jak i po trzecim czy czwartym, więc właściwie to przygotowanie do pracy terenowej no, musiałam właśnie jakoś tak różnicować w zależności od ludzi, którzy przyjeżdżali. I potem w 1962 oddałam pracę. W 1962 oddałam pracę doktorską, bo ona się odbyła na początku 1963 roku. I ponieważ, więc tak, jeszcze wrócę do tego skarbu Syjkowic, że złotnictwo wczesnośredniowieczne i właśnie te ozdoby srebrne, no jakoś ta problematyka mnie bardzo pochłonęła, tym bardziej, że wtedy też się postarałam i to chyba jedne z pierwszych, że pan Hilczer, brat pani profesor Hilczer-Kurnatowskiej, był chemikiem chyba i zrobił trochę analiz chemicznych. Także postanowiłam właśnie dalej swoją pracę zawodową skoncentrować na złotnictwie i właśnie w powiązaniu z tymi badaniami fizykochemicznymi. W związku z tym napisałam część trochę artykułów, też uczestniczyłam w opracowaniu, to już później, na początku 70-tych lat, skarbu z Zalesia. Potem podjęłam we współpracy z naszym laboratorium
i panią Koziorowską właśnie badania fizykochemiczne, z tym, że no, zbierałam próbki tych właśnie ozdób srebrnych z Polski, ale i z zagranicy. To trwało jednak dosyć dużo lat.